Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jakubus, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Europa Universalis 4, w ostatnim odcinku, po bardzo długim czasie nudów, nadeszły czas na kolejne wojny. Wojny tym razem już nie tak trudne, bo z łatwością wygrywane przeze mnie, czyli po wasalizowaniu Nogajów czas ruszyć na Rosję. Rosjo, Rosyjko kochana, jesteś już moja. Jeszcze o tym nie wiesz, ale już jesteś moja. Już moi ludzie kończą okupowanie Moskwy. Czyli podbiłem Moskwę 15 lat przed tym, gdy się stało to naprawdę. Bo jak wiecie, Polacy już byli na Kremlu. Już tam rządzili, lecz nie byli w stanie go utrzymać. A dlaczego? Z wielu bardzo dziwnych powodów. Po pierwsze, Rosja już była gotowa, chyba nawet z tego, co się orientowałem, była już gotowa zostawić naszego władcę na tronie, na swoim państwie. Już Polska mogła rządzić spokojnie swoim państwem, państwem rosyjskim, pod jednym warunkiem, że władca, który miałby rządzić, czyli polski władca, który miałby rządzić w Rosji, miałby się nawrócić na prawosławie. Czy to duże wymagania, czy nie, sami sobie to ocenicie. Moim zdaniem niestety to nie były tak strasznie wysokie wymagania, bo nie oszukujmy się, prawosławie jest bardzo zbliżoną religią do naszej. No ale, no co, ja już to poradzę. Więcej to musicie sobie dowiedzieć się sami osobiście. Długo nie rządziliśmy na Kremlu, ale zawsze coś. Zawsze się wpisaliśmy do historii. To dzisiaj Rosjanie świętują dzień wyzwolenia się. Dzień wyzwolenia swojego państwa spod okupacji, załatwimy to okupacji polskiej. Dobra, tak to zrobimy. Wybijemy im wojska. W sumie się powinni się zgodzić na sojusz. Ale najpierw podpiszemy sojusz z Tverem. Pokój znaczy. Co ja mam do tych sojuszy? Zabierzemy wam cały hajs. Tyle w sumie. Nic więcej od was nie chcę. Co do Rosji. Od nas mogę coś zachcieć sobie. Woli Nowogrodu. Czy mogę do tego chcieć? Mogę. Mało tego, no będę tego od was żądał. Ale już jesteście gotowi to zrobić. Więc uwolnić jeszcze? Co możecie już uwolnić? Nie mam pojęcia. Co ja mogę wam zrobić? Zabrałem Moskwę. I tyle. Dobra, ale to zaraz. Najpierw piszemy sojusz osobny z Tverem. Potrzebujemy hajsów, więc zabierzemy wam Tver. Rosja traci na potędze, jak widzicie. Już jej napis przestał być taki wielki. To co Szwecja zaczęła się rozrastać. Spokojnie Szwecja, na was też przyjdzie czas. Nie bójcie się, na każdego przyjdzie dzień sądu ostatecznego. Na każdego spadnie kara. Kara Polski. Kara, którą poniesiecie wy prawosławni. Prawosławni Puganie. No dobra, nieważne, Puganie, nie przesadzajmy. Ale i tak jesteście odmiennej wiary. Rosja odda to, co będę chciał. Mało tego, uwolni Nowogród. Tylko to troszkę mało. Tak było ładnie. Ale z drugiej strony, po co zaprzeginać z tymi punktami, bo i tak jestem zacofany, więc myślę, że nie przesadzajmy. Może wezmę jakąś misję. Adygche. Gdzie jest Adygche? U Osmanów. U Osmanów nie będziemy atakować na chwilę obecną. Dobra, Halicz. Halicz. Wielki człowiek se zmarł. Se doradca się i se umarł. Potrzebujemy... Bijamy hajs. Jesteśmy zacofani. Tego. Rosja. Dobra, w sumie Rosji już nie muszę okupować, ale ważniejsze jest to, aby was po prostu już, aby po prostu Tver ogłosił swoją kapitulację na swojej jedynej prowincji, która jest jednocześnie stolicą, no bo w sumie dziwnie by było, gdyby miało gdzieś jedno prowincyjne państwo miało stolicę w innym miejscu, no ale dobra, nie czepiajmy się szczegółów. To tak, dobra. W sumie to już wszystkie forty chyba możliwe mam okupowane, bo z tego co wiem, Rosja więcej fortów nie ma. Ma tutaj wszystkie, plus pewnie tutaj na Koli.
Kola się nie wybieram. Nie potrzebuję koli. Kola jest chemiczna. Więc tam nie pójdziemy. Dobra, ale zrobimy coś takiego. To weźmiemy. To musimy mieć. Rzew musimy wziąć. Z racji tej, że musimy z nią... Musimy graniczyć z Nowogrodem, bo Nowogrodowi nie oszukujmy się, ale też powiem wojnę. Dziś, nie jutro, może w sumie dziś, ale kiedyś nawet powiemy. Szwecja mnie nie lubi, na razie musicie mnie lubić. Chyba musicie mnie lubić. Musicie mnie lubić, bo zanim ja ruszę na dalszą ekspansję, to trochę potrwa. Dobra, forty. Forteczki. Do pełnego no moi ludzie nie giną nawet zbytnio. Dobra, Twer upadł. 945 dukatów. Dobra, pozujemy ile, bo już sama zapozowała. Nie mam dyplomaty. Kurwa na nie. Po prostu kurwa na nie. Panowie. Wiecie się, wracaj się, gnoju. No już, potrzebujemy hajsów. Hajs. Zbieram 350. Tak go braknie. No zgodzą się. Nie bójcie się, oni się zgodzą. Pewnie kiedy Rosja podpisze ze mną pokój. Miałem dyplomatę, czyli jak wróci. Rosja. Wszystko poszło tak jak miało. Prestiż plus. A jak tam z... Oś, czy mogą nam nas upokorzyć? No nie jest to zbliżony. Możemy wziąć ta. Nie, ja też mi jesteś. Kurczę. To by się przydało. Ile bym dostał... Tak czysto teoretycznie. Ile bym dostał pieniążku... Ile bym dostał za upokorzenie? Was 30? Prognozowane potęgi? Tak? 32. 40. Nie przekraczam 50. Zabiorę wam... prowincję, stolicę. O, zabiorę. Prognozowane potęgi. A plus 22. Plus 29. Więcej dostałbym zabijania prowincji niż... No, zapłacimy wam. Nie bójcie się, już wam zapłaciłem. Zwykliśmy agenta. No co, się poradzi na to. Tu wysłane nasze wojska. Muszą kontrolować. Nowogród. Ogłosił niepodległość. Rosja, napis znowu się rozciągnął. Mimo, że Rosja zaczęła być mniejsza. Ale napis stał się większy. Taki mały paradoks. Zacznijmy nawracać. Ale zanim to zrobimy, najpierw unarodowimy. Takie mamy ryby. Nie czuję, że rymuje. Masakra. Już mnie nasz suszy. Od tego nędznego komentarza. Okej. Okay. 1800 ludzi miesięcznie przybywa. O cholerka. Tyle, aż tyle. Mogłem jeszcze się ogłosić, mogłem to zrobić. Ale taką mam szansę dostania. No, powiększymy ją. 25%. Więcej się nie opłaca. Podatki. Podnieśmy podatki. Nie, nie chcecie podnieść podatków. Zarabiać. Nie chcecie za dużo produkować mi towarów, jesteście tak cholernie biedni w to. Czy to jest jakaś paranoja? Przyspieszymy i zbudujemy budynek. W miejscu na pewno tym. Nie, lepiej w tym. Czy coś jeszcze bardziej obfitego jest niż 750 ludzików? Myślę, że nie. 1800 ludzi miesięcznie przybywa. Masakra. Tak dużo. Koszt pułku, dyscyplina, moral armii. Te najważniejsze trzy decyzje narodowe. Nie decyzje, tylko idee narodowe potrzebne mi są. Ale jeszcze bardziej potrzebny jest mi 14 poziom technologii administracyjnej. A razem z nią wezmę kolejną ideę militarną. Militarną, defensywną, żeby mieć większe morale. Żeby mieć mniej tańsze utrzymywanie jednostek. Szybsze uzupełnianie. Albo ewentualnie ofensywne, ale ofensywne dadzą mi dyscyplinę tylko. W sumie aż takie tylko, ale... Jeszcze nie. Myślę, że i tak wezmę defensywne. Zawsze mniej będę wydawał na utrzymanie. 10%. 10% na utrzymanie wojska, czyli o 5,5 dukata, z tego co się orientuje. Więc bardzo, ale to bardzo dużo. Misja. Podbij Adychę. Podbij... Tak. To misja sama dla mnie. Osmanowie rosną na wschód. Wiedzą, że na zachód już nie mają gdzie iść, więc ruszyli na wschód. Ekspansja na wschód trwa. Mało tego. Zacznijmy poprawiać powrotem stosunki z Bogajami. Nie wiem, czemu znowu przestaliście mnie lubić. Już mnie lubiliście. Agresywna ekspansja.
Wiecie, gdzie ja mam waszą prawdziwą ekspansję? Koalicja? Osmańska? No nie rozśmieszajcie mnie. No chłopacy, nie rozśmieszajcie mnie. Osmanowie, jesteście ostatnim państwem. Osmanie, w sumie lepiej to brzmi. Osmanie. Pewno się zwracą. Jesteście ostatnim państwem, które raczej byłoby w stanie powiedzieć mi wojnę. Nie oszukujmy się. Ale nie zrobicie tego. Jesteście zbyt cięcy w uszach. Raz to zrobiliście, drugi raz nie popełnicie tego błędu, tym bardziej. Jeśli mam sojusz z samą Francją. Francją, która jest potężna sama w sobie i nie potrzebuje nic więcej. Nawet liczba żołnierzy nie jest tak bardzo ważna. Ale no to Szwecja. No Szwecja na razie jeszcze mnie lubi, a nie polubi. Myślę, że mnie polubi. No w ogrodzie. Kiedy za Mirozim mija? W 1613 już zacznę, nie zacznę fabrykować rośnie, bo mi niestety nie mogę. Cholera. No Gajowie. Dupa, dupa, dupa. Zacznijmy, przyspieszmy gierkę. Przydałoby się stworzyć... Przydałoby się coś jeszcze zrobić. Stosunki. 5 na 4. A nie 4 na 4. Nie mam mariażu, nie mam nic z Czechami, więc... jest okej. Okay. Czesi. Myślę, że beze mnie już nie jesteście taką potęgą. Dania, Brunswick i państwa papieskie. Mógłbym wam uszkodzić troszkę. To i delikatnie. Ale po mojej stronie musiało stanąć takie państwo jak Francja. Po to, że byście Burgundię by sobie zajęli i tak dalej, i tak dalej. Kazań. Znowu mi się zbuntował Kazań, no bez przesady. To jest chyba jakiś fatum. Nowy dowódca. Kolejny nędzny dowódca. Jeszcze jednego? Jeszcze jednego? Jeszcze jednego? 4-2. 2-3-1. Chyba ostatni dowódca, którego biorę. No, już lepiej. Zostały dwugwiazdkowe. Dobra, resztę zwolnimy. Dobra, mam tyle punktów militarnych, więc w sumie mi to wszystko jedno. O, jeszcze mam tam dwie armie. Kurde, jakie mogę to przeoczyć? Rosja. Więc bawiajcie. Co wam się dzieje z tym napisem? Czemu on tak wariuje? No, musicie przegrać tę wojnę. Podpiszcie się. Głupi. Macie szansę pokonać ich. Macie szansę pokonać Rosję. No właśnie. O. I otóż, bum, napis Rosja się rozsypał. Jeszcze bardziej. Teraz czysto teoretycznie, czy jesteśmy w stanie dobra. Nawracamy, nawracamy. Czesi, czy Francja by się stanęła do wojny przeciwko wam? Stanęłaby i to na luzie. Rosja, przesad. No chyba sobie kpicie. Z kim macie znowu wojnę? Wszyscy was rozbierają. Jakie to smutne, jakie to jest smutne. Gdy patrzę na was, a wy padacie. Macie sojusz z Rejarkent. Znowu macie sojusz z tym dziadostwem wielkim. Moskwa się zbuntowała. No, nawet nie zdążyłem to jechać tam i sprawdzić, co tam się dzieje. 2,6 dukata miesięcznie, no bo no wojska kosztuje, nie oszukujmy się. No, trzeba się szykować na Czechów. Tak, to jest mój pomysł. O co od nich zażądamy? Uwolnię państwa. I tylko tyle. Uwolnimy jakieś państwo. Po to, żeby później je zwasalizować. I tam będziemy sobie pomału rosnąć. Rosnąć, rosnąć, rosnąć. Mamy jeszcze przed sobą 200 lat gry. Myślę, że jak na dwie przez... tak krótko, 150 lat, tak około 150 lat, tak co byliśmy bardzo sporo. No super pięknie, tylko po co mi znowu punkty militarne, które zaraz będą mi się przelewać i marnować. Więc... bunt. Bunt w Grecji. Co? W Grecji? Czy tu? No generała. Niech sobie idzie. Drugi bunt będzie tu. Zostaniemy tutaj. A to nie nasze państwo. Ej, no nie wiem, bez przesady. Nie będziemy wybijać nie nasze wojska. Protestanci się zbuntują w miejscu tym. Bo się... co? A, bo się nawracałem na moją jedyną słuszną wiarę. Jaką jest katolicyzm. Było, jest, będzie. To nasza słuszna wiara. Mam nadzieję, że będzie. Bo chyba nas muzułmanie nie zaleją. Fa, przenosimy się na zachód. Kiedyś poburzyłem forty na zachodzie. Teraz... wyjdę na Czechów,
mogłoby mi się przydać, lecz myślę, że Czesi. Czy Czesi mają wojska? Zacznijmy od tego. Czy Czesi macie wojska? Jakiekolwiek wojska. 38 tysięcy. Myślę, że dwie armie spokojnie dadzą sobie z wami radę. Czekamy na bunt Grecji, który wybuchnie za 3 lata. Dobra, to jednak nie poczekamy na bunt Grecji, bo pewnie w ogóle nie wybuchnie. Jak mi przerost spadnie, to już nie będą mi po co wybuchać, co wyburzymy fort. W sumie nie wyburzymy, bo mogło się przydać. Kamieniczymy z Nowogrodem. Czy Nowogród będzie w stanie powiedzieć, ale ciekawe, bardziej ciekawi, czy będziecie chcieli być wasalem... Nie? Nie posiadam waszej prowincji? Turą niby. Co wy macie za roszczenia do mnie? Siła misjonarzy? Nie. Opi, mam jedną prowincję. No chłopaczki, chłopulki, kochani moi. 1748. Nie wiem, szybciej to ja im powiem wojnę i po prostu was zwasalizuję siłą. No, nie będę czekał aż 4 lat. Aby to uczynić, teraz powiadamy wojnę Czechom. Czesiulki. Czesiu. Powiemy ci wojnę. O co? Co miało religijną? Naszym celem misji będzie podbicie Pragi. Jaką misję? Chyba z tego co wiem, to mamy podbić... Kowalik z ziemi tureckiej. Na razie mi się z tym nie śpieszę. Dobra, teraz pójdźmy, z kim mamy wojnę. Z całym... Nie z całym, to zachodem to nie mogę powiedzieć, bo to jest za dużo powiedziane. No ale z tam dość sporym kawałkiem ich państewki. Bułgaria ma 67,76%. Do nawrócenia się. Czyżby to... A dalej mi brakuje. No dobra, nie przeginajcie, was będę zmuszony spacyfikować. To będzie bitwa. Nie wy zostańcie. Przesadzę. Moje dwie armie dadzą sobie na ludzie radę. Nie lubię walczyć z państwami niemieckimi. W sensie państwami, które leżą gdzieś tutaj. Dlaczego? Bo... Te prowincje są tak strasznie małe, że może łatwo jest przeoczyć jakieś małe państewko, które ma jedną prowincję. Na przykład takie państewko. Jedna prowincja, ale mogą nabruździć. Nabruździć, bo takie małe państwo potrafi posiadać około 10 tysięcy wojsk. Z takiej racji, że w sumie nie wiem z jakiej racji, no ale mogą posiadać. Bo po prostu mogą. Prestiż. Nasza reputacja jest ważniejsza. No tak, Szwecja. Muszę na spokój. Kurczę, na stanie wojny. Tu nie mały błąd. Uwolniłem Nowogród, ale teraz stanie się własnością Szwecji. Taka dupa wyszła. Uwolniłem Nowogród po to, żeby ktoś... Mam nadzieję, że dużo mnie zagarną, bo by mnie rozdrażnili jeszcze bardziej. Niech się boją. Muszą się nie bać. Jestem w końcu potęgą. Mało tego, walczę ze stroną ze Szwedami. Od kiedy ja walczę ze Szwedami? Czemu ja walczę ze Szwedami? I wy macie sojusz z walczy z Oldenbergiem. O, nagle podpisaliście sojusz z Oldenbergiem. Wiecie co? Wyślę oddział moskiewski. Będę was gnębił. Gnębił, rozwalał. Praga. Co jeszcze macie tutaj? No ja to jest daleko. Tu musicie iść. Burgundia. Zaakceptuj.
O, tego, zyskała prowincję nawet, Burgundia, więc Francja zyskała prowincję przez przypadek, bo w sumie nie chciałem jej oddawać. Chciałem zabrać im tylko pieniążki. 47 tysięcy wojsk. Myślę, że nasz oddział też. Dyplomację, podniesiemy dyplomację. Może być, nie być dobry pomysł, ale no musimy. Jeszcze jeden oddział by się przydał. W tamtych rejonach buntownicy, Grecy mi się, jakieś tam buntują, wy też mi się jakieś tam buntujecie, kiedy mi się zbuntujecie? To Nogajowie, dobra, czemu ja z przyzwyczajenia patrzę na Nogajów? Łużyce, Nożyce, Łużyce, okupacja Czechów, okupacja, okupujemy i gnębimy, mordujemy. Tak, wbijacie się, damy wam generała. Coś takiego. O, ale mnie rozmietli. Ajajaj, co wy macie kurwa takiego potężnego, żeby tak mnie rozmieściliście? Straciłem armię. Straciłem drugą armię. Nie, nie, oni mi zginą. Całkiem jest meki. Nie wiesz, po prostu no nie. No proszę. To nie tam miało być. Nawrócicie się na rejkę naszą. Znacie porażkę. Nie, powiedz po prostu. Uwolnijcie państwo. Śląsk. Węgry. Węgry. Śląsk. Śląsk. Śląsk jest ważniejszy. Bo Śląsk i Węgry. Wiecie co ja zrobię? Będę musiał przysłać 3 armie na wschód. Całe 3 armie. Będę musiał was zjednoczyć. Dodzią generała. Chcę go zwolnić. Potrzebuję go zwolnić, bo mam już wystarczająco. Mogę utrzymać dwóch generałów, ale... Jeszcze wam trochę podniosę, no to... Okej, wyślemy tu was oddział. Ten oddział wyślemy tu. No, ładnie mi to dyscyplinę zjedli, nie powiem, zdziwiłem się. Więc czas zastosować... jakąś ładną... To będzie bardzo dobre. Morale podniesiemy. Tego się nie spodziewają. Wyślemy umoralizowaną armię. Tego się z pewnością nie spodziewają, bo jak mogą się spodziewać nagle, że bum, moje morale staną się tak wielkie. O, Francja przegrywa. Co cię Whitepisa? Nie, co cię Whitepisa? Tam idziemy. Maszerujcie, maszerujcie. A dwóch generałów czy trzy gwiazdkowych to jest chyba już całkiem przegięcie. Berlin. Berlin upadł. Na różnym Berlinie. Jakby to rozegramy. Zegramy to w sposób na hura. Często od nich wpadniemy. Znaczy jednocześnie z dwóch stron. Razem myślę, że jakieś tam szanse powinniśmy mieć. Wyślę jeszcze was ten oddział. Powinna być już trochę większa bitwa, więc powinni dojść na czas. Jeszcze mi miażdżą. No weźcie no, chłopaki, no nie róbcie jaj, aż taki wstyd. Aż taki wstyd. Tacy słabi jesteście, żeby was Szwedzi jechali. Szwedzi. Dużo jeszcze raz Szwedzi. Wiem, że mają jakieś tam bonusy na start. W ogóle są super fajne i to w ogóle. No ale... Dobra. Cześć. Co wy sobie mogliśmy od nas wyczyścić ofertę, możemy? Zawołać o hajs. Nie mogę was hajsować. Na razie tak, sobie. Jestem zmuszony zwhitepisować. Sprawić zwhitepisować, czy my uznajemy ich porażkę. To nie tak miało być. To miało być piękne zwycięstwo nas wszystkich. A okazało się kolejną totalną klapą, więc...
Więc będą zmuszone po pierwsze dzwonić jego knojka, który siedzi, zabiera hajsy. Dwika to utrzymanie armii, tak. Podupieś, to dopiesz, za dużo dowódców, podupieś, to go zwolnimy. Tu jest niedogwiazdkowy, brak dowódcy, brak. Nie chciałem z nimi zbyt dużo walczyć, bo coś tam i tak dostałem, dostałem kasę i prestiż od nich, no ale to nie za dużo. Moje plany były ambitniejsze, niestety przerosł mnie Oldenburg. Miły małe kupię państewko, ale okazało się, że podpisali po cichaczu sojusz z Szwecją. Szwecja nie byłaby taka silna, gdyby nie fakt, że mieli 30-letniego generała, który zmiażdżył moje wojska. I to dosłownie zmiażdżył. Z moich wojsk niemalże nic nie zostało. W sumie zniszczył mi dwie armie. Poza tym pierdzień Nowogród. Gnoje. Parszywe gnoje. Raz jeszcze przemarsz, z kim znam walczyć. Macie. Niech już będzie. Prestiż, stabilność, 300 dukatów. Kurczę. Ja dużo pożyczkę wezmę. 800 dukatów. Kiedyś się spłacę. Teraz weźmiemy was... Nie wiem, co wezmę. No, mieliśmy pożyczkę na życie. No co ja wam poradzę? 618 punktów potrzebuję. Jeszcze jedna armia powstała. Jedna potężna armia powstała. Pytanie, jak oni chcą walczyć? Jarkent chce chyba zająć sobie te prowincje. W sumie na tym możesz co zająć. Nie wiem, co oni wykombinowali, no ale... Nie dalej. Poza tym. Właśnie teraz tak sobie pomyślałem, że przecież Rosja niedawno miała sojusz, potężny sojusz z Osmanami. Nagle walczą przeciwko sobie. Jakie to jest piękne. Jak to łatwo ludzi obrócić przeciwko sobie. Najlepszych przyjaciół obrócić przeciwko sobie, żeby stali się największymi wrogami. Piękne, piękne. I prawdziwe. Osmanowie, z kim macie sojusz? Jarkent, Wasa, Jeś, coś tam, ojejejejejej, wolność religijna ztriumfowała. Jedność religijna pozwala się bardzo tolerancji dla heretyków, jest jeden. Inna rzecz odpowiedza, to będzie prawdziwy rzeczny wpływ, pieski plus dwa. Z tego co wiem, kontrreformacja zwiększa koszt idei i technologii o 5%, więc to jest koniec naszego kontrreformacji. Więc teraz o wiele tańsze rzeczy. Bierzemy ideę ofensywną, potrzebna jest dyscyplina. Zdyscyplinujemy tych gradów. Jeszcze będziecie potęgą. Jeszcze się staniecie jedynym słusznym państwem. Przyjmij do tej kontrreformacji. Nie. Supermacji też nie. 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 Jeszcze raz. Nie. Nie pokazuj. Nie pokazuj. Nie chcę wyświetlania tego na moim górnym pasku. Zbyt wiele stosunków. Nie ma zbyt wiele stosunków. Robimy stosunki z państwem papieskim. Bo to się przyda. Poza tym nasze wojska tu giną. I sobie będę ginąć, bo jest ich strasznie dużo tam. Skąd sobie tu, już nie będziecie ginąć. Bunty. Bunty wybuchną w Sekonie Liwońskim. Problem jest tego typu, że jeżeli was anektuję, to jak ja dojdę tutaj. Poza tym zebraliście mój Nowogród, czego wam nie wybaczę. Nikt. Przenikt. Cholerna Szwecja. Jeszcze na was przyjdzie czas. Pierw skończymy atakować Bułgarię, po czym rzucimy się na Turcję.
Dowiedzmy mi to. Dawno wam nie powiadam wojny. Ja znowu nie mam dyplomaty. Gdzie są? Na razie wycofnę. Wiem, że jesteś tam strasznie potrzebny, no ale nie możesz na chwilę obecną tam być. Nic, czemu? Jakieś tam gówno zostało. A, dobra, wydam wszystko nawet. Nawet wydam wszystko. Teraz tak, czy jeżeli wypowiem wojnę Turcji, Osmanom, słabym znowu, to przyjdziecie wy. 82. Nie, a minus się z powodu dojmej wojny. Czyli nie. Po prostu macie mi w dupie. Proszę, może się zaprzyjaźnimy jeszcze, co? Myśli, że nie? Też myślę, że się nie zaprzyjaźnimy. Wróć. Moim jedynym rywalem i wrogiem jest Osmanowie. Z Imperium Osmańskie. Okręty. Zaokrętowały sobie moje okręty. No tyle hajsów, że w sumie nie będę ich wysyłał, nicie. Nie sobie siedzą. Nie przeszkadzają. Co będę planował? Moim planem jest na przyszłość przede wszystkim podbicie na chwilę obecną najprościej do dzielaków. Albo nawet nie będę ich podbijał, tylko też ich zwasalizuję. No jeszcze jestem ciekawy tylko jak się skończy ta wojna. Po zakończeniu wojny między Rosją a Osmanami i Jarkent. Szarża. Skuteczność kawalerii plus 10%. Hurra! Tylko czemu po wojnie. Tak. Osmanowie osłabną po wojnie z Rosją. Na pewno trochę osłabną. Nie mówię, że mocno. Mało tego. Rosja jeszcze zaczyna okupować Jarkent. Więc w sumie Rosja... Nie, przegrywa to wojna i to strasznie. Dobra. Żartowałem. Chciałem powiedzieć, że wygrywa, no ale okazało się inaczej. No dobra. Przyspieszmy. Jestem ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, co zrobi Turcja. Co zrobi Jarkent. I jakie prowincje sobie wezmą. Czy zagarną sobie tak... I zagarnęli. Jarkent urósł. To bardzo urósł. Rosja zmalała. To strasznie zmalała. Czy wy to widzicie? Jarkent. Jakieś... Jakieś tam muszynki. W jakiejś odległej Azji. Sobie tak otóż urosły. Czy to jest... Czy to jest hańba? Hańba. Rosjo, hańba ci. I tyle. Jesteś mała. Jesteś już nic nieznacząca. I w sumie nawet i dobrze, bo macie na pewno jakieś super modyfikatory, które zawsze dają wam w pizdu bonusów. Jeszcze pokonamy was. Kontrola dostania, macie misję kontrola dostania. Puknijcie się w łeb. Nigdy nie dostaniecie z tym. Nigdy, nigdy, nigdy. Ale w tym odcinku to już na tyle. Dziękuję za to, że przyszliście, oglądaliście, komentowaliście. Za to, że wytrwaliście w kolejnym, długim odcinku naszych podbojów, porażek, straconych jednostek i tak dalej, tak dalej. Dziękuję za to, że byliście i tak dalej. Już się nie będę powtarzał. Po prostu lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał naukowca, który umarł. Oraz zapraszam po więcej już wkrótce. Czy coś jeszcze mogę dodać? Chyba już nie. Tak więc, to byłoby już na tyle. Po więcej zapraszam już niebawem, już jutro na to okaże się kolejny odcinek. Więc do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć!